Wyruszamy z zamiarem przejścia całej puszczy od Pystr aż do Zbierska. Oczywiście z jednym noclegiem w lesie. Według wyliczeń wyszło nam ponad 60 km. Psa i wiesz... z kamera? Ja. A ja sprzedałem kamerkę, wygrałem na konkursie w tym. No. Ale... fajno. Wygrałem na konkursie w... Z uwagi, że teren koło Pyzdr jest bardzo podmokły, naszą przygodę postanowiliśmy rozpocząć od miejscowości Kolonia Janowska. Ale nie do tego zmierzam. Polacy wszyscy... No to może kawał drugi, jasny dzień. Ale przygoda. Przyjemnie, nie? Dzisiaj przyjemnie, ale nie dojdziecie dzisiaj, to jest kawał. 30 km? Ponad. Nie, 60. Ponad. 30 to ja łazikiem, jechałem z... Ale dobrze mówi, bo od Pyzdr do Zbierska, ale i ze Zbierska Szagę. Na Szagę. Na no Nowo Lipsk jest 60 coś, nie? No, no na Szagę to tak, ale normalnie to jest... Kawał drogi. No. Tak jest zawsze. Słucham? 6 kawałek chcieli. A moja żona mówi, i moja tysiąc mówi, końcówka kwietnia, a pogoda jak środek lipca. Okazuje się, że za grubo się ubraliśmy na tą wyprawę. Ale mają, ale jadą, ale jakie ładne. Ale nie w domu nigdy coś takiego nie było. No ale to na przykład tacy są nieszczęśliwi potem, nie? Po krótkiej przerwie ruszamy znowu w trasę, duktem na południe. Dopiero jak był jakiś problem faktycznie, że coś tam gdzieś tu było mocno uszkodzone, no to intubowali, nie? Jest, w tym roku jest dosyć wilgotno, nie? Ale najczęściej to też jest takie uschnięcie właśnie jak susza dotyczyła poprzednich lat. Tak. No tak samo a były, przecież dopiero zaczął padać w zeszłym roku, nie? Przecież jak chodziliśmy, jakie były wtedy te trawska suche, pamiętam pan? 2-3 lata temu. Co ty masz za pikacza? No, nie kula. Halo? No witam. Tu poszliśmy, wyszliśmy tym duktem. A, czy jest? Duktem. Szlak łański jest. Tak. Okej, to już bym wiedział. A... Musimy iść w górę, wiecie? No. Musimy iść w górę sobie bo teraz. Bo za szybko byśmy się rozdzielali. Tak. Bo Kaźmierka już niedaleko. No, tutaj... no trzeba zrobić trochę na górę. No, trzeba czyli w kierunku Grądzie Las. Gdzie? Tu. Kolonia Ingelfliegen. Tutaj, nie? Tu byśmy poszli, nie? No pójdziemy sobie tu troszeczkę w górę duktem. I przejdziemy na do drugiego lasu, na drugą stronę. Bo ten szlak łański to widzisz, a i dlatego on tak ten. On jest... potem tu idzie, nie? Cały czas. Tu idzie, no, my jesteśmy w tym miejscu teraz, ładnie żeśmy przeszli. W puszczy pojawiły się wilki, a przynajmniej jeden. Właśnie leciał samolot z opryskiem, zakaz wchodzenia do lasu. Kurwa, ale pech. Dlatego takie wkurwione są te kruki. Ewakuujemy się trochę na skraj lasu, żeby nie wdychać tego syfu. Mam takie pytanie, bo tutaj jest przy lesie, widzę, że jest ten napis, że jest oprysk. Czy to jest groźny oprysk? Jeszcze się... Ale samolot widziałem, że latał. Żółty. Aha, ale to czy przy lesie można iść, czy nie bardzo też? To jest groźny oprysk? Biologiczne, tak, opryski? Aha. Urośnie nam brzuch. Aha, czyli w razie czego jak będę szedł przy lesie, to się nic nie stanie, czy on na skraju lasu, nie? Aha, a jaki rejon, panie Tadeuszu, oni pryskają? Czy oni całą puszczę dzisiaj pryskają, czy tylko tutaj na północ od Białobłot? Aha. Półnadleśnictwa będzie. Ja wiem. No, czyli w razie czego można przez las przejść, jakby tam on leciał, czy coś, nie ma tego zagrożenia. Dobra, dobra, to ja bym był bardzo wdzięczny, bo kurde, chciałem trochę się przejść ze znajomymi i mówię, kurde, nie wiedzę. Ja poczekam, nie? Dobrze. I czy to jest groźne, nie? Bo ja tam z dzieciakami idę. No, dobra, 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 no, dobrze. Kłamczuszek. Ale to przynajmniej sprawdzi, nie? Ale kłamstwo w dobrej mierze, to jest, słuchajcie, to jest błogosławieństwo. Błogosławieństwo. Ale powiedział, że biologiczna opryska. Biologiczna. Czyli że to nie jest zagrożeniem. Czyli to drapanie w gardle to... My mamy w głowie. W głowie, rozumiem. No. To pijemy. Nie, nie, poczekamy, bo zadzwoni do zastępcy nadleśniczego, całego szefa, do tego i mówi, odzwoni, gdzie pryskają i czy groźne, nie? No, to dobrze. I czy można spać w nocy, to już nie mam co pytać. No w nocy nie bawić. Aha, aha, aha. Tak, 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 to tu nie. Dobrze, a to jest zagrożenie jakieś tam nie ma, jakby co tam... Dobra, dobra, czyli nie jest to chemiczne, tylko biologiczne. Mhm. Dobrze, to mnie uspokoił pan. Dobrze, dziękuję bardzo, bo mówię, akurat jestem w trasie. Miłego. No, miłego dnia. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. I jak? Będziemy żyć? Po śmierci. Oprysk biologiczny. Ale dzisiaj pryskają kamień i stawisko, czyli tam, gdzie żeśmy przeszli, to nam się udało akurat idealnie. A no, teraz pryskają stawisko, czyli jesteśmy nad tym terenem opryskowym. Aha. Teraz, tak? No. No to trzeba iść. Ale to stawisko to jak daleko? Aha, no w sumie pan nie będzie wiedział. Stawisko to jest... No. Zaraz zobaczymy, bo ja włączę ten najwyżej. Mamy mapę. No to jest tu... Zobaczymy. No stawisko to jest tutaj, jesteśmy przy stawisku niedaleko. Najwyżej... No. Byśmy musieli sobie brzegiem iść tutaj. No dobra, ale jesteśmy gdzieś tutaj, tak? Tutaj. Bo tu są, tu nie będzie lasu, nie? Tu będą takie... Nie, tu nie, nie, nie. Tu są takie tereny... To trzeba by się było przebijać. Tu będą pryskać? Tu już nie. No, to już ten teren nie. Znaczy się już tu też nie będą pryskać. To trzeba iść tędy. Przez te... Znaczy tu by trzeba iść tak i po prostu tu przejść. Tu. To wiecie co, ja chyba nawet mam tak mapę zrobioną, bo ja pamiętam, że ja robiłem przez to. Stawisko jest tu, nie? Oni tu będą pryskać dokładnie, bo tu jest stawisko. No. Nie? No dobra, to tu możemy słuchać i wejść trochę w las. Brzegiem możemy iść. Czyli jeść nie ma co srać. No teraz to się wypchaj. Nic nie ma? Tu nie ma żadnego zasięgu. Ta droga, to tutaj za droga? Proszę? Ta droga gdzie prowadzi? Ona będzie do drogi głównej prowadziła. W tą stronę, a tam? A tutaj powinniśmy dojść do takich budynków, trzech jeszcze. Taka jest też otwarta przestrzeń. Najprawdopodobniej jesteśmy w tym miejscu. Najprawdopodobniej, no bo nie jest aż taki ekspert od tej strony lasu. Tutaj. Znaczy tu gdzieś. Tu. Aha. Albo jesteśmy tu. Stary trakt. To i tak ładnie odbiliśmy. Ale pan co, to nie może być stary trakt? Bo stary trakt jest taki ubity przecież. No jest, tak jak właśnie autostrada. No jest taki ubity. No dobra, jakby to był teoretycznie stary trakt. Czyli byśmy byli gdzieś tu, tak? Na tym może nawet. Bo to jest ten trakt, no. Albo szybciej jesteśmy tu gdzieś. Jeszcze. Ale jak w trakt byśmy skręcili teraz w lewo, to pójdziemy w ogóle ale jak do północy. Starym traktem, to dobrze. W prawo. To nie, musimy w prawo wtedy, no. No. Tak. Tak, w dół, bo tam to idzie na północ. Wiem. Tylko jeśli jesteśmy na starym trakcie. Napięcia, tu idziemy. Tak, tak, bo jakbyśmy byli na starym trakcie, to byśmy ładnie przeszli przez las wtedy. No. Na drugą stronę. Tak. I tu przejdziemy przez las. Jak się złapie zasięg, to zobaczymy na mapie. No. W tym miejscu puszcza jest bardzo poszarpana. Kawałek przechodzimy przez otwartą przestrzeń w okolicach wioski Studzianka. Grześki, ciasteczka, wafelki, cukierki. I na końcu wychodzi na to, że bilans energetyczny po wyjściu z lasu jest o 200 kalorii większy niż był przed wejściem. Nie? I to jest właśnie, to jest cywilizacja, nie? Tyle samo, cały czas kosztują 1800. No, czyli jak kamera w sumie, no. No. Ale tak na wyprawę to jest rewelka, bo to jest malutkie. To robi zdjęcia, to robi tanie lapsy. Robi? Jak się zatrzymamy później, to się ustawi ją, ona będzie robiła na przykład, nie wiem, 3 zdjęcia co 5 sekund. A, i potem jak to złożysz, to masz, wiesz, jak chmury szybko przelatują, bo się ciemno robi. I tutaj też najładniejsze jelenie widzieliśmy, jak jechaliśmy do łaziki. Dlatego właśnie to tam było. I co, aż całe 5 km? Tak. Taki piasek. Trafiamy na wyraźne ślady wilka. Ślad jest prosty. Zobacz. No idzie w jednej linii, no. Idzie w jednej linii, jest ewidentnie. Dobrze masz tego kija. Mam siekierkę i nóż. Noża też mam. I se drogą idzie jebaniec. A on zawsze idzie tam. Tak? Nikt nie idzie tam. Wilk zawsze idzie sobie tak. Kościuteńką i głównym dupką. Wilczek sobie chodzi. Jak olbrzymi obszar to jest to. No. On ma spokój zresztą, nie? Tak, on do 40 km. Nie jest niepokojony. O, jest. A malutka ta, a była większa, czyli musi być jeszcze jedna. Chyba, że ta większa poszła w las. Chyba, że się podzieliła. Zbliżamy się do trasy z Rychwała do Gizałek, którą musimy przekroczyć. Ja musiał to sfotografować sobie. Ale na czym to polega ta aplikacja? Między Kolonią Obory a Nową Kaźmierką jest bardzo popularny domek, który służy jako zdjęcie do różnych prospektów właśnie o Puszczy Pystrskiej. Postanawiamy go zobaczyć. Kurde no. Chodzi pan jak słoń, to tak? No tak, jak ciapło. Przyszliśmy dopiero niecałe 20 km. Ile mamy? Jeszcze nawet statystycznie nie damy rady, nie? 18,57. Nie ma co. Gdzie? Statystycznie nawet nie damy rady. Do wieży dojdziemy. A ja na przykład bym się wyspał normalnie, bym se poszedł wypoczęty, bo tam naprawdę jest też daleko. Jest do tego Zbierska kawał. Kurwa, jak się ładzikiem jedzie, ja nigdy nie sądziłem, że to jest taki kawał. Ale najważniejsze to jest ta noc. Aha. No. Żeby tam przekimać, nie? Po grudku se rozbijesz. Ja po grudku tak. Ale schowała się. Zobaczcie, czy nie jest ładnie tutaj. Kurdeli? W tym właśnie miejscu staje się jasne, że w Kaźmierce skończy się nasza przygoda i ewentualna jej kontynuacja będzie w przyszłości. Ty się na końcu okazuje, że człowiek tak jeszcze w wielu miejscach nie był. Nie? No. Chuje jebany. Następnie zakopał, tylko wyrzucił do rzeki. Palpierą z tą świnią, bo tą świnię...